Jak wygląda mój sparring partner? Zaczynamy rozgrzewkę od kopania dołu. W tej głowie jest mały wariat. Wiem, że nie widać. Świr. Pach, pach, hop, hop, dobrze. Wszyscy, którzy staną na naszej drodze, nie ma ich. Uwaga na kamerę. Trzymajcie wodę! Walczcie! Jak oceniam Monikę? No, bardzo słabo, wnioskując po jej pozycji bokserskiej. Jak dostanie prawdziwą tubę, to na pewno odklepię. Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na mój dzień z zawodnikiem. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda z mojej strony. Oczywiście będzie troszeczkę inaczej niż u każdego, ale jak wiecie, ja już jestem troszkę inna, także zapraszam Was serdecznie. Tutaj znajduje się safe, który służy nam do streamowania. Tutaj mamy kody, które zostały przez widzów wpisywane, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. Nikt nie wie, co tutaj jest, tak naprawdę nawet my tego nie wiemy. Także ciekawa zabawa. Tu jest główne centrum wszystkich naszych live'ów. Tymczasowo na razie się jeszcze nie pojawiam, ale może już niedługo mnie zobaczycie. Jak widzieliście na przebitkach, jest kółeczko, donator wysyła sumę, wybiera sobie osobę i osoba kręci kółkiem. Ma do wyboru albo dobre, albo złe zadanie, zależy co trafi. Tutaj jest przygotowana łopata do rozgrzewki, ale do tego zaraz przejdziemy. Pokażę Wam na razie oktagon. Tutaj spędzamy najwięcej naszego czasu, trenujemy tutaj. No a po treningu, wiadomo, wolny czas, relaksujemy się w basenie, także no jest fajnie. Tutaj jest kuchnia, tutaj znajduje się mój sparring partner, mój sparring partner 2. Zademonstruję Wam, jak wygląda mój sparring partner. No, oceniam na 10 na 10. Na pewno wygra. Ogólnie zacięta dziewczyna, więc na radę. Nicola, naprawdę bardzo zawzięta dziewczyna, też 10 na 10, jak naprawdę wchodzi do oktagonu, to petarda, naprawdę. Jak no potrafi rzucać, to jest dobrze. No, naprawdę, rzuca workiem 50 kilo, więc nie ma tutaj zagadać. Będzie dobrze, naprawdę. Chodź w nogi. Nogi. Tutaj mamy kucharza, on odpowiada na dietę, ale ja tą dietę rozpisuję, jak widać jest dobrze, więc da radę, Nicola da radę. Śmiechy, chichy, jest fajna atmosfera, ale czas przejść do treningu. Także zaczynamy rozgrzewkę od kopania dołu. No, także dół już wykopany, rozgrzewka zrobiona, a teraz lecimy na prawdziwy trening. Próbkamy, koleżanko, do pana kawalerzysty. No, żeby zaraz tobie coś nie zrobiła. Co mi zrobisz, co? Człowieku, jestem na odstawieniu słodyczy, nie mogę jeść, także nie, proszę nie irytuj mnie. Czym cię irytuję? Sobą. No. Mieszaj kawę. Choć to jest dużo do treningów, da. Będziesz miała taki ruch. Tak, no. Albo ostatnio trener takie do mnie, że muszę sobie nadgarstki rozćwiczyć, nie? A ja takie, no, Wiksapol mi już je pięknie rozćwiczył. On tak tylko na mnie patrzy i takie, no okej, okay, spoko. Ty dzisiaj będziesz moim... Tym, nie, jak są ten, na
tam gdzie ja chodzę robić treningi, to są takie kukły, takie, które się nie ruszają, nie? I się jedno parzą młotkiem, to ty dzisiaj będziesz taką kukłą do rzucania. Położę się na nie. I odklepiesz, ja nie zdążę podejść. Ale to jest w ogóle straszne, bo ostatnio trener takie do mnie: Nikola, wyobraź sobie w 1% Monikę, że tam stoi naprzeciwko ciebie, a naprzeciwko mnie stała Daria. Ja się w nią tak wbiegłam, w nią tak ją mocno obaliłam, że tu i takiego siniaka nabiłam. I nie chcę już ze mną trenować. No dobrze. Patrzysz na przeciwnika, patrzysz mu w oczy, tak face to face, takie... Lekko pyk. Za co ty chciałem złapać? No w twoim przypadku nie ma za co łapać. Sorry, no zahaczyłam o podbrzusze. Masz szczęście, że właśnie ma taki ochraniacz. On nie potrzebuje do walki ochraniacza na kulki. Oh, Jezus. Ale się boję, że jak ja będę na jego diecie, to też za niedługo taki ochraniacz wyhoduje. Jesteś już. Ty musisz jeść. No. Jaka docelowa waga? 48 kilo. 48? No, minimum. Muszę do walki ważyć. Może z 8 dych? No chyba cię coś. No wiesz co? Ja jak wejdę na wagę, to przynajmniej widzę 3 cyfry, a ty jak wchodzisz na wagę, to widzisz swój numer telefonu albo no. PESEL. No widzę PESEL, więc problem. Ja walczę o numer telefonu. No, waga leci w dół, jest dobrze. Kurde, żebym rozlała. Nikita z miotłą, Boże. Kamerę włączyć? Tylko dawaj. Na żabę. Widzisz to bardzo... Miałeś dzisiaj ząbki? Bardzo dobrze. Się tutaj... Otwórz buzię. Mi się wydaje, że tego nie śmiało tamtej twojej przeciwniczki. Ona się wycofa z tej walki, nie? Ona odklepie. Powiem jej, szkoła Ferrariego, Kumitsu. Podłożył. Dobra, muszę wytrzeć jeszcze. Wiesz, ile mięśni teraz ćwiczysz? Mopowania? Zaraz wyćwiczę kolejny mięsień. Ale naprawdę, lecy to będziesz miała jak... No, to będzie naprawdę pol mamuta. Będzie ramiona. No, pa, tak o. Bali takie. O, ale pa, już łapa siedzi. Ale no, tak. Petarda. Kulturystka taka. A widziałeś to, o. Ha. Forma mutant. O, siedzi. Tak, żyły wychodzą. No, łapa siedzi, pa. No, lekko. Właśnie będziesz się kawał w basenie, czy nie? Mhm. Tak. Lekko pyk. Od razu po treningu. Jaka jest ona? Wodę, no jest dobra, nie jest jakaś taka lodowata. Gruby zrobi tak, stamtąd z oktagonu. No. A mu tak... No, i zobacz. No. Ej, to dopiero... Ej, nie, bo byś nam cały dom zalał. Dom? I jeszcze trzy działki dalej. Nie będzie trzeba chodzić z tym, z mężem. Musimy sobie zrobić zdjęcie. No obowiązkowo. Leży jak ulał idealnie. Fox Wrestling, baby. Nie ma żartów. Dokładnie. Będzie się działo w oktagonie. Po amerykańsku. Kości będą łamane. Przeciwnik jeszcze nie wie, co się w ogóle wydarzy. Mhm. Będzie istna masakra. Krew się poleje na pewno. Może i nawet nie zdąży. No. Humanitarnie podejdziemy do tematu. W 10 sekundzie. Nie, będzie. Będzie bardzo dobrze. Słuchajcie, tu jest. W tej głowie jest mały wariat. Wiem, że nie widać. Ale naprawdę jest świr. Ale w tym oktagonie ostatnimi czasy pokazuje takie rzeczy, że że jestem w szoku, że ona nigdy nie trenowała zapasów. Ona rzeczywiście nie trenowała, ale ja lubię współpracować z ludźmi, którzy lubią zapasa, a zwłaszcza Fox Stars. Jedyne co trenowałam, to dynamiczny, zaznaczam, dynamiczny bieg do McDonalda, jak nazbierałam sobie punktów, żeby dostać wrapa za darmo. No słuchaj. I dlatego jesteś taka dobra w zapasach amerykańskich, bo McDonald's jest z Ameryki. No dobra, lecimy.
Cały czas ją lejesz, cały czas ją lejesz, ale jak ona zazwyczaj co będzie, to ona się przekręci na plecy, a ty wtedy ją będziesz lać. Moniczka, widzisz kolor tych rękawic? W takim samym odcieniu będziesz miała twarz po naszej walce. Słuchajcie, specjalne warunki stworzyliśmy dla naszych zawodników. Jak widzicie, stworzony oktagon pod chmurką, więc mamy Foxstar Wrestling pod chmurką. Kopiemy doły. To są systemy specjalnie stworzone, które przywieźliśmy z Ameryki. Tak trenują największe jednostki amerykańskie, Navy Seals, Marines. No i my nie potrzebujemy nikogo. Ja tutaj przyjeżdżam z zapasami, przyjeżdża dużo innych trenerów. Mamy wspaniały basen, prawie olimpijski, więc niczego się nie boimy. Jak mamy gradobicie, a jak widzicie, za chwilę będzie, robimy uniki między tymi wielkimi gradami, które lecą nam z nieba. Więc słuchajcie, wszyscy, którzy staną na naszej drodze, nie ma ich. Uwaga na kamerę! Masz pierwszy! No nie, ty ja tu czuję drabinka pierdolny! Jak widzicie, tutaj z ekipą super się bawimy, ale łączymy przyjemne z pożytecznym. Uczymy się również w tym basenie duszenia, także Monika, wiem, że lubisz duszenie, ale mojego duszenia nie polubisz. Ej, Bulgotnik, ty masz więcej głosów na naciskać niż jedna. Szkoła Floriego, co za kobieta! Silny! Żbik silny jest. Ja mam 19 lat, nie? Ty masz tam 45, szczerze nie interesuje mnie to. Ale tutaj jest pytanie, co wypada mi, a co wypada tobie? Na 3 sekundy mnie tam wpuścili, poszłoby to wszystko w pizdu z dymem, łącznie z publicznością, nie? Poważnie. Amadeusz mi pomaga, bardzo, bardzo wspiera mnie. Powiedział, że paru sztuczek mnie nauczy, także tych sztuczek nie będę raczej zdradzać. Mam super trenera, pana Roszkiewicza. On trenuje Amadeusza, także jestem w bardzo dobrych rękach. Wszystkiego po trochu się uczę. Nie będę miała nie wiadomo ile technik, ale będę umiała kilka, ale tak dobrych technik, że na pewno Monika mi nie dorady. Spadaj, no nie podkrywaj mi do dupy. Wiem, po co mu te gogle były. Jak oceniam Monikę? No, bardzo słabo, wnioskując po jej pozycji bokserskiej. I wrócimy jeszcze do dziewczyn, bo mamy cały panel dla was. Pozycja bokserska do publiki. Monika Laskowska oraz Nikita. Też widziałam, jak zareagowała na mojego delikatnego liścia, w którym myślę, że dostała taką lekcję. 3 kroki w tył, otrzepała się, także jak dostanie prawdziwą tubę, to na pewno odklepie. Ej, ale ty masz cicę. Dobra, wskakuj, a nie moje cicę. No. Walczcie! Dawaj, dawaj! Trzymam się! Dobrze! 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 Dobrze!
wygląda mój dzień, moje treningi. Tak troszkę inaczej, ale jak wiecie, jesteśmy crazy wszyscy. Także no, takie ćwiczenia na Moniczkę, która będzie kwiczała, płakała i błagała o to, żebym ją puściła i żebym przestała ją mlać po jej twarzy.